Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale, kolejnym podróżniczym vlogu. Dzisiaj zaczyna się nasza kolejna przygoda, mianowicie trip do Toskanii. Jest to wycieczka wymarzona już od jakiegoś czasu. Bardzo chcieliśmy tam lecieć, ale zawsze jakoś nie było okazji, były inne wybory. Decydowaliśmy się po prostu na coś innego, a w końcu w tym roku udało się i lecimy do Toskanii. Nie jedziemy sami, jedziemy z przyjaciółmi. Generalnie jedziemy na dwie ekipy. To znaczy ja, Monia, Maja i dzieci lecimy samolotem. Za pół godziny wychodzę z domu i jedziemy na lotnisko do Modlina. Natomiast chłopcy do nas dojeżdżają samochodem. Chłopcy, czyli Rafał i Kuba. I będziemy się tam po prostu przemieszczać naszym samochodem, który jest 7-osobowy i wszyscy się w nim zmieścimy. Także taki jest plan na tę podróż. Zapraszam Was serdecznie. Jeżeli chcecie pozwiedzać Toskanię razem z nami, będzie mi szalenie miło. Pamiętajcie także proszę o zostawienie kciuków w górę, komentarz oraz subskrypcji kanału. Pamiętajcie, że dzięki tym trzem rzeczom tak naprawdę jestem w stanie nieco bardziej rozwijać to miejsce. Także zachęcam serdecznie. Generalnie wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że nie ułatwiają nam tej drogi. Słuchajcie, ja mam od wczoraj problemy z brzuchem, nie zjadłam śniadania, nienawidzę wychodzić przed podróżą z domu bez śniadania, źle się po prostu z tym czuję, w ogóle ja się źle czuję. Felek też tak średnio, z Leonem mieliśmy przygodę w nocy z wtorku na środę, także naprawdę u nas się dzieje, o wszystkim Wam na pewno opowiem, a tymczasem lecę się dopakować, bo już za chwilę naprawdę musimy lecieć. Zaczynamy naszą włoską przygodę. Jest i Felo, jest i ciocia Monia, jest i Maja, jest i Leon. Nie ma chłopaków, bo chłopcy do nas dojadą samochodem. Zobaczcie, wyglądam na złą? Nie, mamy piękne. Pięknie wyglądam. No to wysiadaj. Wysiadaj. To co, herbatka? Ja. Czyli nic. My już czekamy na samolot. Maja czeka ze mną. Monia zabrała Fela i Leona. Biegają. No my czekamy. Jest taka ogromna kolejka. W ogóle w niej nie stoimy. Tak. I czekamy. Coś chyba przyspieszyli. Wejdziemy jako ostatni. Zapraszamy! Zobaczcie, jakie mamy przepiękne klimatyczne, w prawdziwie toskańskim klimacie mieszkanko. Tu widzę siebie, jak czytam książkę wieczorem. No, wziąłeś książkę? Wzięłam, ale z chłopakami jedzie. Zobaczcie, jakie to jest cute. To łóżko. Super, naprawdę. I tam ludzie jedzą. Mania, to jak coś znajdziesz, patrzcie tu. Nie wiem jak wy, ja się idę przebrać. Ja już, wiesz, ja już nie mam ubrań. O Jezu, ludzie, my tu mamy jacuzzi! Dawaj szybko, zdrowie i śledzie! Proszę, wrzucamy dzieci, oto wasz basen. Obiecaliśmy wam basen. Zdrowie i śledzie! Apartament z basenem. Skakuj do basenu. Pływasz tu dziś? Ale tu nie jest ani basen. A co to? Ale duża ta wanna chyba, co? Już. Dziecko! Tak, siku chcesz? Zwiedzamy. Można by rzec, że mamy ze sobą przewodnika lokalnego, który świetnie się przygotował. Bo że to jest kolejka hotelowa. To znaczy, że są dobre. Jest kolejka duża. Zobaczymy, może będą następne. Generalnie zwiedzamy. Jest to raczej takie miasteczko, które nie ma wielu atrakcji. Nie jest to takie typowe chyba. W ogóle, czy Bolonia, w końcu ustaliłyśmy, czy Bolonia jest częścią Toskanii? No nie wiem, i pokazuje, że to są środkowe Włochy. Więc no właśnie, Bolonia chyba nie jest w ogóle Toskanią i nie ma tutaj za dużo takich super celowych miejsc do zwiedzania, ale generalnie są kościoły, które zafascynowały mojego starszego syna. Możesz pokazać, jak wygląda przedstawiony spacer po Bolonii. W przewodniku są dosłownie
dwie strony. Więc już przeszliśmy odtąd dotąd, tu jesteśmy tutaj. Więc zaraz skończymy tak naprawdę cały przewodnik po Bolonii. W tym momencie poszukujemy lodziarni i ja się przyznam, że mam szaloną ochotę na kawę i sobie tą przyjemność sprawię. Dziewczyny pewnie machną jakiegoś pysznego aperolka. Ja dopiero jutro, jak tata do nas dojedzie, tata w sensie tata dzieci, mój mąż, tak żeby był, ktoś wiecie, to sprawuje opiekę. Obrali drogę lądową, więc im trochę to dłużej zajmie. Dokładnie. Co to za włoski temperament? Co to za włoski temperament? Pilat jest tam chyba. Idziemy do Pilata, skałami. Jakbyśmy mieli się wygrzmocić, to... To będzie to uwiecznione. Uwielbiam Włochy, uwielbiam ten włoski klimat. Nawet jak tutaj jechałyśmy z Monią, to powiedziałam, że... Być może wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma, ale naprawdę ten klimat włoski wyjątkowo dobrze mi odpowiada. Jest tu jakieś inne powietrze. Dziewczyny przed chwilą pięknie powiedziały, że nawet tutaj niebo ma inny kolor. Jest fantastyczny, ale jeżeli chodzi o dzieci i wózki, to generalnie dosyć dużo jest tutaj takich utrudnień komunikacyjnych, ale nie są to takie, których nie da się przeskoczyć. Prawda? Oczywiście, nie ma rzeczy, których nie da się przeskoczyć. Miałyśmy przygodę w samolocie, ale nie będziemy o nich opowiadać. Nie, ale było fajnie. Ale było zabawnie. Przeżyłyśmy dzisiaj małą przygodę, ale wszystko skończyło się super. Idziemy do Piłata. Idziemy na fontannę Piłata, skała Uibu. Chcesz ze mną, Leon, zobaczyć fontannę Piłata, skała Uibu? Możecie iść, ja zostanę z Felkiem, tylko to może wezmę wózek gdzieś tutaj na bok i sobie stanę, no. Widać, ale to są krzywe wieże w Bolonii. Które jest krzywe? Naprawdę są krzywe. Nie zaczęto budować w XII wieku, ale niewykluczone, że w tym samym miejscu stały starsze konstrukcje. Obie wymienia Dante w piekle. I było ich kiedyś 200, tak, zostały tylko te dwie. Torre Gerizdena została obniżona dla bezpieczeństwa zaledwie w kilka lat po jej zbudowaniu i nadal odchyla się około 3 metry od pionu. Ale rytmik jest. Torre Asinelli 97 metrów jest czwartą pod względem wysokości we Włoszech pod Cremońskiej, Senieńskiej, Weneckiej. Schodzimy w kolejną uliczkę w poszukiwaniu gelato. Znalazłyśmy jedne, wydawały się piękne, prawda? Ale kolejka była okropna. Niestety. Felek, nie zapeszać. Nie wydaje żadnych dźwięków. Nie zapeszać. Tam w kątach stoją ludzie, nie wiemy o co chodzi, ale stoją... No właśnie. Ciekawe, co to się dzieje. Leon jadł lody, proszę Państwa. O smaku, zgadnijcie jakim. Czekoladowym. I w Rożku też była czekolada, nie? Jesteś cały brudny? Nawet ucho jest czekoladowe. Dawaj, Monia, stań do końca. Poczekaj, patrz. Lód jest zajęty. Ten jest wolny. I co tu mam zrobić? Nie wiem. I oni stoją jakoś tak i patrzą tak. No i po co? Poczekaj, stań. Tu jest jakaś dziura, trzeba spojrzeć. Tylko tu nic nie widać. Przepraszam, nie wychodzi. A druga poprzekątne? Tak. I wtedy jak mówi się tutaj, to, to druga osoba słyszy normalnie. Idę! Słyszę cię? Ale numer! Wow! To cześć, to ja! I będziesz słyszeć Monikę! Co? No! Ja słyszę polskie, mówię, przepraszam, o co chodzi? Patrz na mnie pani. A dobra, sorry. Wy wiecie, o co chodzi. I tam, o, ona wie. I ta laska nam wytłumaczyła, że jak tak, jesteś po przekątnej, to że będziemy siebie słyszeć. Tak. Nie, no wpisała, bo dźwięk idzie górą. Ale numer. No i widzicie? No. Ciekawostka. Przyprowadzimy jutro chłopaków. Zostawimy ich do kąta i powiemy. I nie powiemy. Teraz nie powiemy. Odpowiesz, mamie i
Moni, co ten pan ma? Co ten pan ma? Naprawdę? No ma, no, tak nawet widać. Na to ja wyglądam wam. Nasze przygód, dzień drugi, pizza na śniadanie, to jest życie. Są bakajki. Uhu. Dobra? Uhu. Focaccia. Śniadanie z darmową muzyką. To jest występy na żywo. Tutaj mamy pomnik Neptuna i uwaga, ciekawostka, tutaj jest taka ciemna płytka i z tej ciemnej płytki wygląda, jakby ręka była penisem. No ja, no dobra, ale będzie żyć. Oto ten gość. My właśnie pozbyłyśmy się młodszego dziecka. Starsze medykuje? Jest z nami. Nie no, pozbyłyśmy się, to jest takie duże słowo, po prostu przyjechał Rafał z Kubą, oni już jadą do naszego domku, gdzie już po prostu zabrali nam fela, wiecie. Poza tym, i tak byśmy się chyba nie zmieścili w aucie inaczej potem. Nie. Jakby mieli nas zabrać, nie? To byłby problem. Znaczy nie, on zamiechał autobusem? Żeby tak. Potem, żeby z nami wrócił, no tak, samochodem, więc ktoś musiał jechać. Nie, no a Leon jest starszy, bardziej świadomy i tak zakładamy, że ten pociąg będzie dla niego też atrakcją. Zwłaszcza, że z Moniką wybierali się już na wycieczkę pociągiem, którą przespał. Znaczy przespał odjazd pociągu. Więc nie pojechali, także. Obawiam się, że dzisiaj może być podobny scenariusz. Ale bo dzisiaj jest pojedziemy. Zmęczony. Też będzie spał, ale pojedziemy. Ale tak, chociaż w tym pociągu faktycznie. Zrobimy mu zdjęcie, że był. Co się stało? Dram. Leon musi być tak zapięty w wózku. Słucham pana. Na koniec. A, elo. I co, jak nam się podoba Bolonia? Ładnie, klimatycznie. Całe szczęście była z nami Maja, to opowiedziała nam dużo ciekawych historii, do których ja sama bym na bank nie dotarła. No, ty to może prędzej. No. No na pewno. No ja lubię takie ciekawostki jak ten kamień, jak to echo. No i super, i dla mnie to też byłoby super, ale to żebym ja się czegoś takiego dowiedziała, to bym musiała wsiąść w taki na przykład pociąg, co tam stał, jak piłyśmy te rogale, żeby ktoś to opowiedział. A. Nie, że... Ale macie mnie! Ale mamy ze sobą Maję. A teraz jedziemy do Florencji, skąd nas odbiorą... Chciałem zobaczyć, gdzie jest rzeźba Dawida, bo musicie wiedzieć, że Felek też jest bardzo sztuką wysoką zaoferowany. W związku z czym... A on pójdzie z Monią do muzeum. Może za darmo będziemy wejść. No nie. Nie, dziecko na pewno za darmo. Także Maja, jakby papaja miała dobrą kartę Euro 26, to też by wszędzie pójdzie. Dobra, to zaraz to zrobię. To zaraz, to już poptoka. A to nie przecież jeszcze przyjdziemy do Florencji. No właśnie, nic straconego. No to w pociągu zrobię. Chłopaki. Ja nie mam podbitej tej legitymacji. Co? Wiesz nic. Co? Chłopaki pierwsi zobaczą domek. No, po rozczarowaniu Moni. Zrobię bałaganu. Ale my za to pierwsze zobaczymy Florencję. I to jest odkrycie Maj. Także generalnie... On tak mi się wydaje. Tak dobrze. To są żarty. Jak? Dobrze, to rasistowskie żarty. Nie, to jest po prostu oblech. Nie mówię o... Nie wolno tak wystawiać siusiaka i sikać. To jest już cecha osobowości. Nie, jeżeli ona się powyżej skóry. Chciał się no właśnie. Dobra, lecimy dalej na pociąg. Zobaczymy, jak to tutaj działa. Podobne pociągi są co... Z tego, co sprawdzałyśmy, co mniej więcej 20 minut. Może mogą jeździć rzadziej. A może się okazać, że dzisiaj nie jeżdżą. To będzie dopiero... Zabawna sytuacja, nie no, lepiej no nie. No tak, to byśmy miały 4 godziny z nawiązką, no na chłopaków czekać. 2 godziny w tamtą, rozpakować 2 godziny w tą. O Boże. Nie. To byśmy może jakiegoś Flixbusa wtedy łapały. Nie, afirmujmy, działają dzisiaj pociągi. No właśnie, bo my chyba nie powiedziałyśmy, nie działały pociągi. Lotniska. Z lotniska. My przyjechałyśmy, słuchajcie, na lotnisko. Udajemy się na stację pociągową, a tu nie ma pociągów. I jak to Maja stwierdziła, że my przyciągamy takie szczęście we Włoszech. Nie wiem, czy pamiętacie, ale identycznie było w Mediolanie. Tylko, że strajki były. Tylko, że wtedy były strajki, a teraz to w sumie nie wiadomo, co się stało. Po prostu te pociągi nie działały. Ale wczoraj tutaj działały. Na 100%. Bo widziałyśmy. Widziałyśmy je, także trzymamy kciuki, żeby pociąg na nas czekał. O, tam są te ruiny, słuchajcie. O. Widzicie? Grunt to jest mieć dobrego przewodnika w grupie. Ja mam szczęście, że mam samych dobrych. O ja, to są te schody tutaj.
Jak zwykle zabrakło nam kamerzysty. Biegłyśmy właśnie na peron. Na pociąg. Ledwo. Jedziemy tylko dlatego, że kupiłyśmy ten pociąg 10 minut później. Ja byłam pewna, że my wychodzimy i że to tam jest gdzieś. No. Tak, ale wiecie, w sumie... To powinna być jakaś informacja, że nie wiem, masz dojście tu tak, 10 minut. No ale właśnie, ale no wiecie, tu się, jakbyśmy szli normalnym tempem, to myślę, że tak 10, około 10 minut, to na bank. Całe szczęście, że mówiłam, żebyśmy się wepchnęły tej pani. No. Tak, to już nie zdążyły. Nie, nie zdążyłybyśmy. Winda wolno chodziła. Ale hit. A Leon wszystko prześpi. Swoją własną atrakcję. Ale gramy. To jest nasz bilet i zdradzimy wam z Firenze, bo tutejszemu to Florencja, a my chyba żyłyśmy w przekonaniu, że to jest Florence, albo nazwa stacji, no właśnie, natomiast miałyśmy, tak, miałyśmy zawał, że kupiłyśmy bilet nie do Florencji. Ale pan nam nic nie zwrócił uwagi, więc... No. Zabawne jest to, że my jesteśmy już tutaj, a chłopaki w połowie drogi, nie? Max w połowie drogi. Nawet chyba nie. Polecamy transport publiczny, jest naprawdę spoko. Pociąg, którym przyjechałyśmy. Leon, który nadal śpi. Monia pełna nadziei na super imprezę we Florencji. Maja szczęśliwa, że Leon ją lubi. Tak. I ja. Jaki plan, Maja? Dajcie, wyciągnę moją mapę. Zadecydowałyśmy, że pojedziemy pociągiem dalej do Sienny, żeby chłopcy mieli po nas bliżej, a Florencję zwiedzimy wszyscy razem. Widzicie? Jesteśmy rozsądne. Tak. Ej, a ciekawe... Te bilety były za darmo. No właśnie, tanie były. Maja usiadła, to są takie siedzenia, że jak je wstaje... Widzicie, co się stało? O, i widzicie, co się stało? Właśnie to się stało. Super. Jedziemy dalej. Tu jest jakby luksusowo. Zobaczcie, siedzimy koło siebie. Tu jest Leon. Patrzcie teraz. Toaleta. Ekranik, że będziemy wiedziały, kiedy wysiadamy. Wspaniale. Dziewczyny na telefonach. Nadrabiamy social. Instagramy. Witamy na kolejnym przystanku, jakim jest Sienna. Stwierdziłyśmy, że... Ale to chyba już mówiłam, nie? Że nie będziemy czekać na we Florencji, tylko... Pojedziemy to, jeszcze bliżej. Tak, podjechałyśmy jeszcze bliżej i słuchajcie, tu jakby nic nie było. Zobaczcie. Kawiarni. O nie, no jest jakiś znaczek kawiarnia. No ale wyjdziemy, no właśnie, wyjdziemy kawałek dalej, to może zajrzymy do sklepu. Puścić baby do sklepu. Weszłyśmy i już od razu chcemy kupować dużo rzeczy. Nie wiemy, co to jest, ale weźmiemy. To jest groszek. I zobaczcie, jakie super drzewka. Stwierdziłyśmy, że weźmiemy sobie chyba na pamiątkę właśnie takie drzewko do domu. Chcemy wejść po jedną rzecz, ale jednak bez koszyka się nie obędzie. Ketchup kupiliśmy? O patrz, chciałaś kotlety do ziemniaków, do tych ziemniaków. O, proszę. I gotowe. Ja chyba lubię ten. Tak mi się wydaje. Chyba jesteśmy głodne troszkę. Nie? Bo trochę jemy oczami. Chianti. To jest tuskańskie. Prawdziwe wino. Chianti w Chianti będzie mówić. Chianti w Chianti. Ile lodu jadłabym. No dzień dobry.